Oho, zaczęło się już nagrywanie, ostatnio mega mnie wciągnęła ta gierka, grałem sobie troszeczkę samemu e, frakcją Chu, nią się gra, się gra troszeczkę inaczej niżeli naszą frakcją, czyli e, Shu, ale może o tym kiedy indziej. Na razie troszeczkę formalności, czyli Aweja, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy krójka, to jest Oriental Empires. nam łapka w górę i soczystych komentarzach. Widzę, że mamy bitwę, Będą, będziemy się chyba tukli z tymi bandytami. To ja może odniosę się do Waszych komentarzy. Dzięki, że im poprawiliście, jeżeli chodzi o terakotową armię. Czy my to jesteśmy pierdziel, chyba tak, chyba nas bandyci stłukli. Armia rozbita, Chengdu. Naprawdę rozbili nam armię? Fajnie, fajnie, że nam rozbili armię, ale nasz generał awansował. Znaczy dostał chyba troszeczkę autorytetu. Dojrzewa zbliża się do pewności, nabiera pewności siebie i rośnie jego energia. Spoko. On nam tutaj dalej odkry, odkrywa. Tutaj widzę, że mamy kolejnego mędrca. Ja się oczywiście pomyliłem, że jeżeli chodzi, chodzi o tą terakotową armię, ale to wynika z tylko dlatego, że kiedyś na wycieczce szkolnej jeszcze dawno, dawno temu bodajże w Gdańsku, byliśmy w muzeum i to muzeum miało wypożyczonych dwóch, pamiętam tych wojowników. I oni wyglądali identycznie. Wyglądali identycznie i całe życie myślałem, że oni wszyscy są identyczni, jeżeli o to chodzi. Pani nie pamiętam, co też mówiła przewodniczka, ale zawsze pamiętam, że nie wyglądają identycznie. No, no tak to jest, jak człowiek się nie interesuje dalekim schodem, Chinami w ogóle e, nic jeżeli chodzi o ten temat, tak samo jak na przykład w Total Warach, gdy szoguny jakoś nie pociągały, chociaż Szogun 2 jest uważany za jednego z lepszych. Widzę, że technologia wszystko się robi, zaraz robiłem kompozytowy, usznice mogą się przydać, są przydatni do walki w... Jeżeli chodzi o zdobywanie miast z murami, są przydatni, bo mogą podpalać te mury, jeżeli nie mamy łuczników, to uczników, to nie możemy tych miast z murami, znaczy chyba pierwszy poziom murów można wtedy pokonać, ale chyba już drewnianych palisad się nie da, dobra oddajmy turem, oczywiście każdy żołnierz terrakotowej armii jest inny, czy jakaś bitwa nas czeka, czy tylko jednostki przemieszczamy, tylko jednostki przemieszczamy, powinniśmy zrekrutować jakichś żołnierzy, zobaczymy czy w Chengdu możemy ich zrekrutować, mamy spotkanie, co, co, co ty chcesz? Mój przyjacielu. Zwiększ rent notę O1. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. czcigodny nauczyciel. Szlachetny pan. Jestem zaszczycony, że przybyłeś z tak daleka, żeby mnie odwiedzić. No troszeczkę przeszliśmy tych, tych, tych pól. Z radością podzielę się z tobą moją wiedzą i mądrością, którą, w trakcie, którą zgromadziłem w trakcie mojego życia. No no spoko. Najważniejsze jest to, że uuu, co my tutaj mamy? Tutaj mamy frakcję PA. Aha, właśnie, i a propos. Um, czytanie. Chińskich nazw jest ciężkie. I tak jak mówiłem, że nie frakcja Queen, która znajduje się tutaj, tylko Qin, czy jakoś tak. Dziękuję osobie, która to rozpisała. I to nie jest frakcja, jak tutaj jest Ba, tylko Pa przez P. No, no ciekawe, ciekawe. Oni są do nas wrogo nastawieni, bo jeszcze nie mamy z nich żadnych relacji, więc spotkaliśmy się od razu, chcemy się lać. To oznacza, że oni są gdzieś tutaj, o widzę nawet ich miasto. okej, okay, to jest ciekawe. Jeżeli widzę ich miasto, czekajcie, dajmy kolejne farmy do budowy i potrzebowalibyśmy zrekrutować więcej jednostek, zrekrutujemy troszeczkę szlakty z toporami, one kosztuje 35 utrzymania, powinniśmy dać radę, możemy milicji chłopskich zrekrutować, trzy oddziały, troszeczkę mało, troszeczkę mało, nie ukrywam, przydałoby się więcej, wyjmijmy ich z miasta. Bo oni pewnie lecą na scout. Co to za jednostka? Czy to są osadnicy? Osa u, osadnicy. Chodźmy ich złapać. Aha, jeszcze pytaliście się, czy można zmieniać nazwy miast. Możemy zmieniać nazw, nazwy miast, możemy na przykład, nie mamy Pi, możemy na pi, zmienić na cokolwiek, ale myślę, że Pi to ładna nazwa. Taka matematyczna. Druga: nasza osada to jest Chengdu? Tak, Chengdu oraz Zitong? Citong? Nie wiem, nie wiem. Czy my zaczęliśmy budować już tą kopalnię miedzi? Halo, halo. Mm, tak, z 12 tur się zrobi, spoko, to się na pewno opłaca. Też widzę, że mamy chyba rozpoczęte dwa szlaki handlowe z naszymi miastami. To oznacza chyba, że... Czy my już zbudowaliśmy, czy my już, zbudowaliśmy już bazar? E, tak, mamy zbudowany bazar, czyli już wszystko się zgadza, tutaj widzicie szlaki handlowe I Tam Jak zbudujemy drogę, potem oczywiście te szlaki handlowe będą no, nam więcej dawały. Mm, ja bym Ciebie jeszcze wysłał tutaj, potem do tego kolejnego Kolesia na spotkanie. Zobaczymy, czy coś znajduje się tutaj daleko na południu od Ba. To jest pewnie ich druga osada. Wątpię, żeby tak blisko mieli startową prowincję obok nas. Widzę, że też mają góry, ale to jeszcze nie oznacza, że mają... że nie mają... że mają mieć, więc jest szansa, że nie mają. Czy w Chengdu mogę coś wywerbować jakichś żołnierzy? Nie, jeszcze ta osada jest zbyt mało rozwinięta. Jeżeli chodzi liczba farm, nie może być większy, większa od liczby populacji. Na razie populacja mamy dość małą. To jest nowo założona osada. Dobra, myślę, że możemy oddać kolejną turę. I nie wybraliśmy technologii. Nie wybraliśmy technologii, a właśnie łuki nam się zrobiły. Udomowienie koni czy kalendarz? Konie na razie nam potrzebne nie będą. One tam potem dają nam jazdy, konne, łucznicy. koni, to na razie nam nie jest potrzebne. Pytanie, czy autorytet, czy kultura? Na razie bym poszedł chyba w autorytet. Opracujemy sobie kalendarz. ruchy księżyca i gwiazd świadczą o upływie czasu? No, no, no. no. Chyba, logiczne, chyba logiczne. Dobra, otrzymajmy tur, turę kolejną. Yy, I co jest? Wycofali się. Okej, okay. chyba założyli, zauważyli naszego generała i się wycofali. Co je mądrze, mądrze. Ja nie chciałbym stracić tego generała. Yy, widzę, że kolejna technologia, jeżeli chodzi o siłę, zadanie sadzonek. Okej, okay, to się przyda. Nadawał boosta do produkcji, jeżeli chodzi o farmy. E, tak, jeżeli chodzi o farmy, powój zmniejsza system, polne studio, możliwe wydawa. O, tu moglibyśmy pierwszy edykt wydać, on jest dobry, tylko psuje nam troszeczkę relacje z chłopami, ale zwiększa dochody z farm, to jest bardzo dobra rzecz e, i my to chyba zrobimy. Chłopi z długimi buczniami to jest kolejna jednostka dobra do obrony i dobra do walki z konnicą, której jest mało, ale na razie, póki co jest mało, ale na razie ona głównie jest do tego do obrony, się fajnie nadaje do obrony miast, ale my na razie zrobimy sobie boosta, jeżeli chodzi o produkcję o produkcję w farmach. Ty się spotkasz z tym mędrcem tutaj. Myślę, że ty przejmiesz dowodzenie nad armią? Tak, chyba żebyśmy wysłali ciebie na północ, żebyś tam zbadał, co się dzieje. Tutaj gdzieś jest ta frakcja Qin. Swoją drogą, ta frakcja Qin, jak wcześniej wspominałem, ona, pod, ona podbiła Shu w historii. Ona w, w historii podbiła Shu. Ona chyba zrobiła jakąś ścieżkę, znaczy udało jej się stworzyć drogę przez pasmo górskie, które oddzielało te dwa państwa i dzięki temu udało jej się szybko zająć Shu, które swoją drogą ta frakcja Qin... Praktycznie zjednoczyła całe Chiny i ogłosiła się cesarstwem. Nie dość długo, bo chyba je czuło, podbiło potem. Nie jestem pewien, jeżeli ktoś zna historię Chin, to z wielką chęcią posłucham. Pytanie, czy ja jeszcze mogę coś w rekrutować. rekrutować Jakieś jednostki? Nie, niestety nie mogę. kolejny za 11.7.7 troszeczkę mało no z trzema jednostkami. Fajnie by było przyjąć im na szybkości tą osadę. Jeżeli mają pusto, możemy wejść do pustej osady, byłoby zarąbiście. Tylko, że ja też dużo ryzykuję. To są moje trzy jedyne jednostki. Pamiętamy, że na północy jest wróg, czyli to cin. Więc może być nieciekawy. Tu nie mam w ogóle żadnej wizji. Czy ja mogę coś. Ujawnienie stolicy, no właśnie. Czy ja chcę to zrobić? Nie kontroferta. Nie zgodzimy się. Frakcja ba płatności. Moglibyśmy. Braterska harmonia. Yy, wspólne zobowiązanie się do powstrzymania się przed wzajemnymi atakami przez 40 tur. Ponadto powstrzymując się od najeżdżania terytoriów i blokowania szlaków handlowych. Yy, nie, nie, myślę, że nie. Uznań cesarza. Yy, to my możemy uznać ci, tobie cesarza? Nie, nie, na razie żadnych kontaktów. Nie ujawniamy swoich stolic. Yy, ja bym spróbował Ciebie najechać. Oferta, co ty chcesz? Ujawnienie nie, nie, nie. nie zgadzamy się oczywiście. Oni nie wiedzą o naszej stolicy nie wiedzą też o żadnym naszym mieście. To my ich spotkaliśmy. Znaczy wiemy, że tutaj mają jedno miasto. Spotkanie. Zapłać 203 i co dostajemy? Zmniejsza energię ki, zmniejsza cnotę o 3. Dziewczyna jest rzeczywiście piękna. Twój pan jest nią oczarowany, Oczarowany. Marnuje czas na romantyczne zaloty, zamiast zajmować się sprawami państwa. Jego ludzie uważają go za głupca rządzonego przez kobietę czy to ma noży coś dać? nie, myślę, że nie, myślę, że a, ja nie mogę tego odrzucić, kurde nasz koleś poleciał na, na, na dziewczynki Jeszcze to nam zmniejsza, o oh, fuck, energię, cnoty o 3 jeszcze tracimy hajsy, no cholera jasna wziął i się zakochał ty jesteś następcą frakcji, czy przywódcą? następcą frakcji, cholera jasna no super, dobra. I nie dość, że stracił jeszcze statystyki, to o, przynajmniej w technologii troszeczkę wróż, wróżbiarstwo, no to, no to rzeczywiście fajnie. Kultura, kultura... Pytanie, co my chcemy docelowo iść. Patronuj sztuce, edykt samokrytyki... Zatrudnienie si... Jeszcze nie do końca wiem, co dają te poszczególne edykty. Dobra, zróbmy sobie szamanizm. Zostaniemy królem szamanów. Królem szamanów być, jeśli w sobie to masz, jednym z nich się stanie. Dokładnie tak. Tyle, lecisz na spotkanie tego facia, wy się spotykacie w tej prowincji, złączymy was jedną armię. Jak idzie budowa w Zitong? Wy budujecie. Jak się budują kopalnie? 10 tur, ok? Jakaś jednostka, cały czas nie możemy nic zrekrutować. Chengdu, farmy. O, możemy kolejne farmy, świetnie. Będziemy cały czas się poszerzali. Wy możecie tylko porty, tak, bo nie macie dostępu do żadnych gór, jednostek również nie. W Pi też raczej nic nie możemy zrobić. Nie w P, tylko to jest Pi. Okej, okay, dziękuję. Też nie możemy, możemy milicję chłopską zrobić. Z chęcią zatrudnienia panów. Z chęcią zatrudnienia. Jeżeli by się udało na szybkości zająć tą osadę frakcji PA, to byłoby naprawdę fajnie. Byłoby naprawdę fajnie. Byśmy to zajęli, może potem zaproponowali im jakąś, nie wiem, tą harmonię, żeby troszeczkę zyskać czasu pakt obraterskiej harmonii jeżeli nam to proponują, to prawdopodobnie się boją prawdopodobnie się boją, więc my odrzucimy, jeszcze przyjdzie na to czas wejdziemy sobie spokojnie, zobaczymy co oni mają widzę, że znowu kolejni buntownicy łażą, znaczy bandyci tamci są bierni to jest dobrze, bo oni mogą chodzić w nasze prowincje i nam je plądrować, oczywiście nie chcielibyśmy czegoś takiego ty nam cały czas eksploruj tutaj na południu, tylko żeby znowu jakieś dziewki nie znalazł oni są tutaj zima się zaczepa, ale to na razie nas nie boli dobra, wy się połączcie w tę jedną armię, w jeden z ty lecisz tutaj, tobie to zajmie kolejne dwie tury, dużo, dużo postęp rzemiośle, obróbka cennych metali świetnie, to nam się przyda do wytopu do wytopu miedzi odlewnia również, dzięki temu będziemy mogli handlować tą miedzią będziemy mogli handlować tą miedzią nic nie możemy rekrutować, dobra, kolejna tura oddział D bez rozkazów, który E, tak, tak, to wiem, to wiem, bo ty czekasz na e, swoich ziomków. Uuu, e, mamy bitwę. Gdzie? E, mamy bitwę tutaj. Okej, okay, ale poszło bez rozstrzygnięcia, obie strony się wycofały. Okej, okay, splądrowano nam obszar. A, jednak weszli, jednak weszli. Niedobrze, niedobrze. Czy mogę coś tu zrekrutować? Kurde, cały czas nie mogę nic zrekrutować. Nie wiem, co oddział chciał, no to jest za daleko, to jest zdecydowanie za daleko. Budować na razie też raczej tu nic nie będzie. Moglibyśmy w stolicy coś zbudować. Wiem, że chomikuje hajsy, ale one mogą nam się przydać. W stolicy możemy coś zbudować. Wytwórca łuków, tkalnia jedwabiu, spichlerz. Zrobimy sobie tkalnię jedwabiu. To się nam przyda. Ty cały czas farmy rozwijasz. zitong zrobimy. Możemy jednostki. Nie, nie możemy jednostek. Za mało lecę farmy. Za mało farm buduję. Tutaj pełniam farmę, ale kurytarz. Jednak kopalnia mieć byłaby zarobista. Dobra, ty idziesz tędy. Ty mam nadzieję, że się nie natkniesz. Fajnie była jakby frakcja pasie z nimi pobawiła. E, gdzie jest nasz odkrywca? Tutaj. Mm. No właśnie, spotkanie. E. Ta dziewczyna jest nie tylko piękna, ale też inteligentna i dobrze wykształcona, kto mógłby wątpić w splendor władcy, który ma swojego boku taką piękną kobietę? No zarąbiście, zapłaciłem 550, ale autorytet o 3, to jest następca frakcji, czyli jest naprawdę zarobiście. No, chyba, że nam zginie w walce. Ale kurde, opłaca się. No, no, taką panią tu ja z za zatrudnienie za zapłacę. Prawda, hajsy nam spadły, mm, ale pan nam fajnie auto, awansował, autorytet 3, więc jak najbardziej. Tu widzę jedną jednostkę, co to jest, osadnicy? Osadnicy. Osadnicy, dobra, skończmy tury, oddział bez rozkazów. Dalej na południe, czy może tutaj? Tutaj nie powinno nikogo być, to jest właściwie już zaraz kraniec mapy. Jesteśmy taką frakcją lekko na uboczu. Dobra, chodźmy od tej strony, zobaczymy. Plus jest taki, że od frakcji PA również oddziela nas to pasmo górskie, więc oni mają ograniczony zasięg. My teraz kontrolujemy przejście tutaj. Okej, okay, dobra, widzę, jest C. Tu widzę, że prowadzą kolejny oddział. Szlachta z toporami. Pytanie: jak oni silni są? Spróbuj tędy się udać. Ty masz plan odnośnie. Będziesz atakował po prostu. Taki będziesz miał fokus. Czy oni coś mają w tym mieście? Nic nie mają. Dobra, spróbujmy to zaatakować. Spróbujmy wypowiedzieć wojnę. U, tu coś mają. Co to jest? To jest chłopi z krótkimi o, toporami. Zrekrutujmy szlachtę kolejną, tu się buduje kolejne farmy, można jak najbardziej wrzucić, wyciągniemy stąd jednostkę, mamy z plus 111 dochodów. świetnie, dobra, ty będziesz ich kontrolował, nie, czekajcie, to są ci buntownicy, to zostań może tutaj, co, albo tę stronę, olać ich, dobra, tą jednostką zajmie się szlachta z toporami, Wy jakby co to, unikajcie wsparcie? Odwrót. wy jakby co macie się wycofywać, wy natomiast o tak, o mamy całkowitą przewagę, więc po prostu wypowiadamy wojnę, tak, w następnej turze jeżeli tu nic nie wejdzie, możemy sobie spokojnie zająć tą osadę, co będzie naprawdę fajne. Jak budowa naszych kopalni, trzy tury, świetnie, farmie na razie nie możemy zrobić, cała populacja jest zaangażowana w budowę tej kopalni, więc się nie rozwija osada właśnie dlatego nic nie możemy zbudować wojskowy twórca łuków bazar bazar tutaj już będzie dobry w pi budujemy ten tkanin 2 tu możemy farmy ta osada fajnie się rozwija tu spichleż można by zrobić tu dużo żywności gromadzimy dobra na razie skończmy turem mamy bitwę ok nasz generał leci dogoniliśmy jego osadników ok Teraz walczymy z jego chłopami. Tylko pytanie, mają lekką przewagę. Mają lekką przewagę, tylko żebym nie stracił generała, bo on równie dobrze może umrzeć, bo on może być którymś z tych żołnierzy po prostu. Głupio by było stracić tego następcę. Jeżeli przeżyje to go cofniemy. Dobra, wygrał, ale czy przeżył? Chyba przeżył. Chyba przeżył. Czy my zajęliśmy to Ci? Tak, zajęliśmy, zajęliśmy, no, no, nie, nie zwróciłem uwagi. Świetnie, świetnie. Zajęliśmy, bo tu są nasze już oddziały. Tak? Tak, mamy ci. Mamy, mamy pierwszą zdobycz, mamy pierwszą zdobycz. Yy, ale widzę, tu jest sporo przeciwników. Buntownicy nam się szlajają. Dużo mamy buntowników. Yy, dobra, goń tych chłopów. Yy, miasto zdobyte, ci, wzrostki. Ok, świetnie, raport, raport. Yy, tu na razie się będziemy bronili. Czy coś. Yy, tak, jest okupuję osadę. To jest dobra osada, mamy blisko co my mamy. Dzikie zwierzęta, więc wbrew pozorom jest dobrze. Przez kilka tur, tu nie możemy nic zbudować, bo jest po prostu powojenny zamęt. Co na nas idzie? Szlakta z toporami oraz chłopi z krótkimi. O, wy już macie chłopów z krótkimi włóczniami. Ok, to jest dobre do obrony. My się na razie okopiemy tutaj. Stój w tej prowincji, tak. Stój w tej prowincji. A, tutaj nas pokonali. Kurde, do dobrzy są ci buntownicy. Wycofaj się może. Czy ja mogę coś tu dorekrutować? Nie mogę, oczywiście. Wysoki niepokój wśród szlachty. Czemu wy się buntujecie? Niezadowolenie niewystarczający autorytet. Musiałbym troszeczkę autorytetu bustnąć. Troszeczkę autorytetu bym musiał bustnąć. Chłopi są zadowoleni. Niepokoje wśród chłopów. Niezadowolenie czynniki lokalne. Pewnie głodują. Nie, za dużo pracują tak. I się nie wyrabiają. OK. Autorytet na razie możemy bustnąć tylko z technologii. Ty się budujesz, świetnie, rozwijaj dalej farmy. Jakąś jednostkę, cokolwiek, nic. Cały czas nic. Boli, boli. To jest zamieszanie, czyli to się wszystko zgadza w tej prowincji. Tu nie możemy, bo oni wszyscy pracują za jedną turę, za dwie tury. Świetnie. To się na pewno przyda. Ta kopalnia miedzi, i myślę, że możemy oddać kolejną turę. Ty się wycofujesz, tutaj te jednostki stoją. Ciebie cofniemy. Liczę, że może się uda zrekrutować kolejną jednostkę. Nie zobaczyłem za ile. Oddział bez rozkazów. To wiem, że te oddziały są bez rozkazów. Okej, okay, jakaś bitwa? Okej, okay, tu jest bitwa, ale tu my atakujemy. Czy oni się wycofują? My atakujemy. ok To jest zwykli osadnicy. Raczej nie będzie żadnego problemu. Tu próbują odbić osadę, co jest dziwne. Chyba, że jakieś wyskoczyły im oddziały dodatkowe, ale raczej nie. Okej, okay, tu się obronimy. Powinniśmy się raczej obronić. Okej, okay, udało się. Nieźle, nieźle. Splunderowany obszar, PPP, tak. Wiem, 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 że nam plądrują ci muntownicy. I niestety nam to plądrują. Armii nie ma, to buntownicy łażą. W ogóle wszyscy się zgromadzili w tej jednej osadzie. To jest złe. Nie mogę ich zrekrutować. 5 za chłopska. To jeden oddział będziemy mogli to zrobić. Kurde, jak oni nam plądrują farmy, to się chłopi zaczną niepokoić. Bo nie będą mieli żywności, prawda? Eee, niepokoje eee, wśród chłopów. No właśnie, dobory żywności. Patrzę, kurde, zapomniałem o tym. A, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Buduję jeszcze farmy, tu się budują. Za ile kolejna, za dwie tury, będzie kolejna farma, czy to nam coś da. Tutaj się ładnie wszystko rozwija. Coś mogę zrekrutować. Nie mogę cały czas nic zrekrutować. E, palisady moglibyśmy sobie wybudować stać nas, ale tutaj na razie nie potrzebujemy. Tu możemy palisadę, bo tu przypominam, że na północy gdzieś jest ta frakcja chin. E, tu nic nie możemy. Czy powinniśmy odlewnie zrobić albo bazar? Na razie nie. Na razie chomikujmy gotówkę. Tu na razie też nic nie, mo nie możemy zrobić. Ta jedna, jedno... dobra, wrócimy tą jednostką, wrócimy tą jednostką. Potrzebujemy. Bandeci nie mogą nam chyba osad zdobywać. Chyba nam nie mogą. Czekajcie, bo tu są dwie jednostki chłopów. Tu jest jedna jednostka chłopów, tu jest druga jednostka. Cztery jednostki chłopów, okej. Okay. jak zrekrutujemy tamtych, to jest szlachta z toporami. Mm, powinniśmy dać radę. Kurde, zaatakowali nas. Ciekawe, czy nasi zdążą się przebić do miasta. Okej, wycofali się. A tutaj atakują nam cały czas tą zdobyte ci. No nie no, takimi siłami to tylko tracą żołnierzy. Okej, okay, jak dla mnie bomba, jak dla mnie bomba. Swoją drogą, skoro już to zdobyliśmy, to moglibyśmy poprosić o nich o zawieszenie broni. Ciekawe, czy by się zgodzili. Bo jeżeli to są ich całe siły, które tutaj mają, to powinni się zgodzić, bo nie mają tego zbyt wiele. O kurde, dużo tego mają. A, osadnicy, postęp. Możemy osadników? Na razie nie możemy. Dobra, technologia, kalendarz. Czy nam dawał autorytet? Yy, tak, kalendarz daje autorytet. Tu możemy autorytet. Astronomia, zaśmienie. Yy, Zapobiegaj wszystkim efektom niepożądanym. Kometa. O nie, kometa, minus jeden stabilności. Yy, co szybciej zrobimy? Potrzebuje autorytetu. Zrobimy astronomię szybciej, w 9 tur. Ok. Yy, to bardziej wolę zrobić tą astronomię. Yy, chciałbym pogadać z frakcją PA. A, nie możemy, bo co? Kurde, nie widzimy żadnej ich osady i nie możemy pogadać, o nie! Niedobrze. Dobra, będziemy się bronili. Znaczy, oni tego nie zdobędą, jak będą cały czas tak atakowali, to nie zdobędą. O, już widzę, że możemy, możemy się rozwijać. Znaczy, budować tą osadę. Co my możemy tutaj zrobić? Oni mają te specjalne budynki górskie, nie, nie, możemy. Farmy, czy ja bym tutaj może zbudował nawet palisadę, drewnianą palisadę, oni by nam wtedy mogli naskoczyć. Tylko pytanie, czy ja utrzymam to miasto? Bo mi plądrują cały czas stolice ci buntownicy. Złożymy chłopów. O chłopów z pewnością wezmę jeden oddział. Na razie się wstrzymam. Właśnie jak wyglądają oddziały tutaj? Troszeczkę dowódca oberwał. Troszeczkę dowódca oberwał. To niedobrze. Mogę wydawać w ogóle. A, ja mogę dla pojedynczej, Ej, ja nie wiedziałem się, że dla całej armii mogę wydawać. Ej, to jest genialne. To jest naprawdę genialne. Mogę pojedynczą jednostką wydawać, jak się mają zachowywać. Ej, no to chłopi atakują. Wy macie co? O, oskrzydlanie. skrzydlanie. Ej, genialne. A ten jako wsparcie leci. Ej, to, to, to jest naprawdę zarąbiste. Ja wcześniej tego tak na to nie patrzyłem. Ej, ścigajmy tych osadników, tak? Mm, to są osadnicy? Tak, osadnicy. Pewnie będą lecieli. Tu jest przejście. A, tu jest przejście w ogóle. Okej, okay, spróbujemy ich złapać, bo oni pewnie będą chcieli tutaj przez te góry przejść, to nas goją, co? Ym, ślachta z toporami i chłopi z krótkimi włóczniami y, Może obiegają nas od tej strony Może tak być Ym, Ty lecisz do stolicy Ciebie również wycof... Jak oni pójdą na północ? Yy. Zbudowałeś tą kopalnię... Yy. Mamy kopanie miedzi? Tak, mamy kopalnię miedzi, świetnie, świetnie. Teraz widzę, że wszyscy chłopi wrócili na, na uprawianie ziemi Czyli na będzie rosła populacja. To się na pewno przyda, bo tu jest w ogóle ubóstwo, jeżeli chodzi o żywność. Nie dziwię się, że jeszcze się nie zaczęli buntować. Czy coś jeszcze mamy? Osadnicy zbudowano tak kopalnię. w Citong, postęp, wiedza, spoko. Splądrowali nam farmę. Budujemy kolejną, tu się buduje. Tkalnia, możemy osadników. Czy my chcemy kolejnych osadników? Tutaj była kolejna osada. O, możemy dwa oddziały chłopów, to się przyda. Hmm, dwa oddziały chłopów. Tobie ustawimy, natomiast... Yy, zasadzki nie chcemy. chcę żebyś się uciekał, żeby Ciebie do końca nie rozbili, a tu spróbujmy... Yy, może ten jeden oddział niech oskrzydla. Jeden niech atakuje, a drugi niech spróbuje oskrzydlać i wyjdziemy... Halo, halo, nie to. Wyjdziemy tymi dwoma oddziałami, może oni będą chcieli się pokuszą na tych szlachtę z toporami, wtedy ich przechwycimy tymi chłopami naszymi. Oni też mają dwie jednostki, tak, i mają na atak. To może zadziałać, to może zadziałać. Pytanie czy tu możemy coś zrekrutować. Możemy, milicję chłopską rekrutuj, to będzie jako garnizon, to raczej będzie jako garnizon. Palisady nie robimy, 500 sztuk, moglibyśmy tych jednych um, osadników jeszcze zrobić, chociaż nie, no to jest zbyt gorąco w tym rejonie. Na razie się wstrzymamy, na razie nam się nie śpieszy. Zrobiliśmy kolejną, mamy cztery fre osady, więc nieźle, nieźle. nie jest źle. Nie jest źle. Mamy jedną bitwę z tymi osadnikami, to tam można pominąć Ci atakują od północy, tu mamy bitwę, tu mamy z bandytami, to jest ważniejsze, to jest ważniejsze Jak to będzie wyglądało, oni w ogóle, ej oni od północy nas to atakują, okej okay. Powinni dostać w pierdziel Powinni dostać w pierdziel, czekajcie tu walczymy No właśnie, ci widzieliście jak ta jednostka ostrzeglądała? Atakują nam to miasto, tu powinniśmy się obronić, tylko żeby nam generał nie padł ja nie zwróciłem uwagi, że on w ogóle miał cały czas nastawione. tak, dobra, tu się wycofali, tu też powinniśmy wygrać na spokojnie. Tu jest jedna jednostka, to jest teraz ważniejsze, to jest teraz ważniejsze i nie wiem, czy my nie tym razem. Wygraliśmy, jedna się wycofała, jednostka bandytów, tak, wygraliśmy, oni się wycofali. Czy zostali rozbici? Chyba nie, chyba nie zostali rozbici, dobra, ale na razie pojedynki wszystkie lecą jak najbardziej na plus. Wyroby z brązu odlewnia na propsie. E, tak, płatne, że na razie nie chcemy, zwiększa autorytet, zwiększa wartość brązu o 20%, możemy lecieć w ten brąz, mamy jedną kopalnię, na start zaczęliśmy praktycznie od razu tą kopalnię, możemy to sobie zrobić, e, da nam to również autorytet, więc jak najbardziej, zaawansowana odlewnia z brązu, e, możemy to zrobić, zrobiła nam się również tkania jedwabiu w pi, czyli osada nam się rozbudowywuje, e, bardzo fajnie. Bardzo fajnie. Jeszcze zrobicie będzie, jak połączymy nasze osady, te główne drogą. Nie wiem, czy to ci będziemy łączyć osadą. Dobra, on się na razie wycofuje. Ja bym wysłał jednego scout'a, żeby tam zobaczył, jak to wygląda, ale to może już w kolejnym odcinku. Tutaj Wam podziękuję za uwagę, że o ostrogi apce w górze, soczy z oczystym komentarzem. No i do zobaczenia w przyszłych seriach. Cześć, trzymajcie się. Na razie.